Siema, siema, jestem Rajon Trzypy, to jest kącik z naszej serii sprawdzania map. Witam was na mapie Pyszkowice. Dokładnie ta kolejna polska mapa. I dzisiaj sobie o niej trochę pogadamy, pokażę co w niej jest. Pewnie tak większość z was już sprawdziła. Ale jak mówię, chcę nadrobić to co straciłem przez ostatni czas w tym farmingu. Dlatego trochę nagrałem te mapy, które wyszły jakiś czas temu już, nie? Mapa też się pojawia potem na Mudhubie właśnie Pyszkowice. Także troszkę tu jakby będzie co nadrabiać, bo może są jakieś lekkie zmiany względem tego co wyszło wtedy. No to słuchajcie, pokrótce. Autor pisze tak, wydajcie w Piśko... Autor pisze tak, wydajcie w Piśkowi... Pyszkowicach, kurwa. Witajcie w Pyszkowicach. Witam. Witam w Pyszkowicach. Witajcie. Mapa została stworzona na podstawie terenu województwa dolnośląskiego, dokładnie z miejscowości. Witam w Pyszkowicach. Witajcie. Mapa została stworzona na podstawie terenu województwa dolnośląskiego, dokładnie z miejscowości Pyszkowice. Mapa jest półfikcyjna. Nie wiem co oznacza termin półfikcyjna, ale rozumiem, że chodzi o to, że chyba teren jest z reala, a budynki nie do końca. Chyba na tej zasadzie to działa. Półfikcyjna, tak to rozumiem, ale... A może w drugą stronę? Może budynki są z reala, a teren jest fikcyjny, nie? Nie wiem co jest fikcją, co jest prawdą, więc trochę mam tutaj będzie ogień. Mapa posiada w sobie jedną wieś, 146 pól, w tym 4 łąki, a to w sumie dużo łąk jak na tyle pól. Dwa miejsca przeznaczone pod budowę gospodarstwa, dwa lasy, zmiany tekstury upraw, multiterrain, polskie terminy siewu, ruch drogowy, polskie rejestracje, wymiękniane ściernisko, nowe malowanie terenu. Czyli takie to można powiedzieć ABC podstawowe tej map. No, plus taki, że czas jest multiteren, ale to też fajna sprawa, zawsze, nie? Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki. Między innymi Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition do FS22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Także słuchajcie, Pyszkowice przed nami, jest żwir, może być nieźle, więc lecimy sobie z tematem. Ogólnie zaczniemy sobie od najciekawszych rzeczy na mapie, czyli od wioski, bo potem są nudy, że tak powiem. Nie obrażając nikogo, oczywiście mapa jest taka, nie? W sensie, jak wam to wytłumaczyć inaczej? O, tak bardziej na polach, bez pól będzie widzieć, nie? Czyli tu mamy wioskę na środku, mamy jakąś tam żwirówkę taką grubszą, żwirówkę taką jakąś piaszczystą drogę tutaj i cała reszta takich malutkich dojazdowych, dużych, ewentualnych asfalcik i tu jest jakaś główna droga. Także nie za wiele tu się na tej mapie dzieje, nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o skupy, to też tak wszystko jest w sumie na wiosce raczej tutaj. Sprzedaż mleka u Grzegorza, nie? Tutaj obornik u Grześka. Tu kolejny Grzesiek. Grześka Łysolka? Kto jest Grzesiek Łysolek? Nie znam tego? Gościa chyba. I Rafała Dzikiego, nie? Tu mamy jeszcze jakieś wapno Kazimierza. Także, słuchajcie, no nie ma tu skupów za bardzo. Wszystko dzieje się w obrębie jednej mapy, więc tak naprawdę... mamy pola, mamy teren i mamy wioskę jedną, nie? Także ogólnie tak mapa, jak mówię, pusta właśnie dlatego, że mało się na niej dzieje tak poza tym wszystkim. Ale mapa jest z reala, więc jakby wiecie, że to tak, no nie będzie jak tu, mapa jest z reala, tak nie będzie całe miasta, nie? Tutaj. Więc raczej rozumiem jak to wygląda. Ma też swoją mapę klimat na pewno, niewątpliwie, który zresztą możecie ocenić w każdej chwili, bo możecie sobie wejść do opisu i tam macie linka zamieszczonego do ankiety, który was przeniesie do... właśnie na mój kanał do ankiety, żebyście ocenili mapkę od 1 do 5 gwiazdek, więc myślę, że warto byłoby sobie sprawdzić, co tam się dzieje. Słuchajcie, więc tak, no może zaczniemy od początku, tak, od tej wioski. Mamy wioskę, mamy tutaj pastwiska, jest jakiś tutaj transformatorek pewnie w środeczku, no i tu mamy tutaj
Mamy tutaj gospy statyczne. Mamy kurczaki schodzące sobie po tej wiosce. Tu mamy coś takiego. Ogólnie ciekawostką powiem, że to są modele szpakowa. Jak one trafiły, to tak tylko... Albo dobra, nieważne, nie będę o tym mówił, nie? Wcześniej modele podarował po prostu i tyle, więc takiego easter egga od razu macie, nie? Także spoczko. Tu jeszcze mamy skup prawdopodobnie. Chyba tak, to jest skup. Ja to sobie wcześniej otwierałem to. Sprawdzam, co tu jest, ale tu jest skup, dokładnie. Stąd też fajne jakieś takie maszynki polskie gdzieś tam, więc zawsze coś tam, jak to powiedzieć, ciekawego. 30, 30 to jest okej, dobra. I mamy tutaj też kolejne obiekty. Ogólnie obiekty chyba też są z rogatek, z tego co kojarzę, ale jak coś to nie poprawcie, ale wydaje mi się, że tak. No, więc fajne jakieś wany sobie tutaj stoją. I to mamy kolejny skupik. No, buraki, ziemniaki, klasyczek. Tutaj też chyba się otwiera to? Otwiera się. Mamy obórkę, która nie wiem, czy jest jakimś skupem czy coś, ale chyba nie. Tu jest handlarz zwierząt na pewno. A obora jest jako taka po prostu takim obiektem sobie tutaj na mapie. Także spoczko. Tu są jakieś kolejne statiki. Zapewne tak. Dobrze to wszystko interpretuję, tak, statyki statykami, nic tu więcej chyba nie dzieje. No i tu właśnie chyba to jest miejsce na gospo, wydaje mi się, a jeżeli nie, to jest chyba sklep, ale chyba to jest sklep. W sensie, to jest raczej sklep, wydaje mi się, wiecie, ja sobie dokładnie też sprawdzę, robię reset. No tak, tu jest sklep, więc tu raczej gospo nie budujcie. Jestem ciekaw, gdzie są właśnie takie miejsce na gospo, ale pewnie to jest to miejsce na gospo, obstawiam. Tak by mi się przynajmniej wydawało. Okej, okay. Ja w ogóle fajnie było, jak autor pisze, że autorzy ogólnie piszą, że jest miejsce na gospo, to fajnie albo ono było albo wyraźnie widoczne, albo jakoś się zaznaczyć, nie? Tabliczku czy coś tam, bo wiecie, ja i tak bym sobie zrobił, jakbym budować gospo, to bym sobie zrobił gdziekolwiek, ale jak już autor przygotowuje to miejsce, to fajnie też było je zobaczyć, nie? Okej, asfalt, czy asfalt mówię, z asfaltu zjeżdżamy sobie na drogę polną, która sobie tak kręci koło wioseczki, na tyłach, że tak powiem, tej wioski, no i wyjeżdżamy sobie już na pola, tak typowo. Nie? No i z wioski to było właściwie tyle, jeżeli chodzi o te tereny tutaj. Więc no mówię, wioska jest duża, myślałem, że trochę większa będzie, ale jest taka malutka wioska. Jeżeli jest rala, to wiadomo, nie ma co też wymyślać. Asfalcik, jedziemy sobie tędy. No i tym asfaltem dojeżdżamy sobie do tej głównej drogi, tak? W tymże miejscu. Ogólnie nie wiem, czy też to widzicie, ale lekki na tym asfalcie taki shade jakby jest, nie? Że to jest taki troszkę jaśniejszy. Znaczy, to ściemniejsze, to jest trochę jaśniejsze, tak mi się wydaje chyba, nie? Też tak po też screenach początkowych widziałem, że jakby taki lekki shade się pojawił, nie wiem, co się stało w procesie modelowania, ale coś takiego występuje tutaj, nie? Że takie lekko to jest ciemniejsze na tym. No, to widać teraz, nie? Tak bardzo. Ale, ale okej, okay, nie? To jakoś tam nie jest jakiś wielki minus. Przejdźmy sobie tak jak dalej, bo no, może na pola. Tu też jest w ogóle fajna tekstura, ona się stała ostatnio bardzo popularna. Druk, więc spoko. Duży, naprawdę szeroki. Szeroki model, że tak powiem, taki duży jest, nie? Więc tu się można fajnie kombajnami gdzieś tam minąć, albo ogólnie gdzieś czymś jechać większym, więc też spoko sprawa. No i na pewno na plus się zasługuje ten teren tutaj, nie? W sensie bardzo fajnie został, według mnie, wydaje się, znaczy szanuję autora za to, jaką wybrał wioskę, bo naprawdę mimo, że wioska jest może taka średnia, to na pewno fajnie wygląda teren. Zobaczcie, że tutaj jest taka fajna skarpa, gdzieś tam sobie to wszystko jeździ. Jest to taki, ma fajny klimacik troszkę. Tu kolejna skarpa, ja bardzo lubię takie klimaty na drogach polnych. I na przykład tu mamy zjazd na dróżkę polną, no i zobaczcie, że tutaj też jest taki fajny teren, co nie? Pewnie w realu to naprawdę jest spora górka, nie? Nie ma co ukrywać. W farmingu nam się tak nie wydaje, ale w realu to jest coś na zasadzie od takiego, nie? Że na to patrzymy. Jednak POV mamy większe w realu, więc coś takiego i to jest naprawdę spory kawałek do przejścia, więc spoczko. No troszkę można było tak tylko zaokrąglić jakoś, ale jest okej. I co? Mamy tutaj skup, nie? Pewnie żwir jakiś na pewno, bo jest za kamienia dużo i jakieś wapienko, także chyba tak klasyczek. Kamień, żwir zawsze robimy w jednym miejscu. No i kolejna droga, którą sobie jedziemy na resztę, pól. I propos tych pól, to tak w sumie widzicie, nie? Jak to wygląda. Nie wiem, czy wam też, ale mi strasznie mapa przypomina połowę, nie? W sensie, gdy miał szufladkować mapy, to w jednej szufladzie bez połowy leżało, nie? Malutka wioska jest jedna. Potem rozwiązanie na pola i tyle, nie? Nic więcej nie ma. Więc no tak bardzo podobne jest, nie? Mimo to, no wiem, że też taki klimat takich
pustych, jakby takich otwartych pól też jest spoko, nie? Ja też lubię takie klimaty z otwartymi miejscami do pogiercowania, więc to faktycznie może się poczuć jak w realu, nie? Co innego też, żeby grać na multiku, wtedy wiecie, widzimy sąsiada, który robi sobie obok i też ma to po prostu lepszy klimat, nie? Bardzo fajne drogi, ale to widzę, że się coś z tym shade'em porobiło, nie? A też jak jest lekutko, to coś takie nienaturalne, nie? I odnośnie zakończenia jeszcze mapy. Bardzo chciałem pochwalić. Zakończenie mapy jest świetne. Wygląda w porządku tutaj. No gdzieś tam może trochę się teksturki nie zgrywają, ale ogólnie tak sobie powiedzmy robimy... to jest chyba... to jest grywalne pole, czy nie? Grywalne to jest poletko. Aha, bo to jest dotąd. Więc jak tam powiedzmy na tym polu działamy, no to widzimy gdzieś tam ten realizm na tym zakończeniu mapy jest, nie? Że jest gdzieś tam mało wyraźna ta granica, więc na pewno na plus. Tu troszkę teren chyba się trzeba było ten podnieść, ale tak to ok, nie? Więc fajnie. Ja też na przykład się przyznam szczerze, naciąłem dwa razy na to, że... przepraszam. Leciałem sobie dalej i nagle... o, zakończenie. Także... fajnie, o to mamy te lasy właśnie, o których pisano. Jest tutaj taka... o, jakieś te żaby sobie robią. Tu jakiś znak był? A nie, to po prostu Buda leśniczego, gajowy to sobie siedzi i strzela. No i tu dróżka taka trochę ciemniejsza, tam wcześniej była taka piaszczysta, chyba mi się wydawało. Tak, no czy jest piaszczysta, jest taka ciemniejsza. No i tu sobie też można właśnie pojechać na zakończenie mapy, bo to jakiś pól dychać. Także dobry pretendent po odrobienie jakiegoś PGR-ka, tylko z tą różnicą, że trzeba dużo pól łączyć, że w tym miejscu, bo mamy nitki, ja lubię taki makaronik, więc to fajne, tu trochę większe pola, no coś się dzieje, nie? Także spoko, mapa myślę odzorowana, dobrze, tak patrzę po polach, że widać, że to jest odzorowane, nie jest taką makietą 1:1, więc na pewno też szkoda, że nie ma realnych budynków na tej wiosce, bo byłbym ciekaw zobaczyć takie oryginalne budynki gdzieś do tej mapy. Pewnie na przykład, no tych nie kojarzę, więc pewnie one były zrobione z reala, ale na przykład dom taki, czy powiedzmy tamte, które wam pokazywałem wcześniej, o, na przykład te raczej z reala tutaj nie są, tylko są wstawione tak, więc to jest półfikcyjna mapa. Ale wydaje mi się, to jest dobry pomysł dla osób, które nie mają czasu modelować, zrobić mapę półfikcyjną, czyli masz swoje modele gdzieś tam jakieś, albo od kogoś pożyczysz, nie? I sobie zrobisz mapę. Też jest okej, okay, bo i tak to są tylko, jak przypominam, statiki, nie? Nie ma co na to zwracać uwagi, to jest statek, koło którego przejeżdżamy, jedziemy dalej i koniec, nie? Ja tak do tego podchodzę, przynajmniej nie wiem jak wy. Dajcie mi się znać, ludziska, taka mini ankietka na komentarzach. Czy są dla was ważne budynki statyczne? Ich jakość, musi być perfekto, czy może być taka, może być, nie? To tak z ciekawości. Okej, okay, w ogóle fajnie też słupy tutaj są porobane, nie? Gdzieś tam takie... przez tą wioskę poprowadzone, więc trochę też widać, że jest tutaj na tym postarane. Nie no, mapa jest fajna. Fajna. Miałem nie oceniać mapy, ale wydaje mi się, że jest mapa ok. Także z tego co wiem, autor pracuje nad kolejną produkcją, więc może jeszcze do wioski długi ją zobaczymy. W każdym razie ja wam dziękuję za uwagę. To byłoby na tyle z tej mapy. Więcej tu nie mam nic do pokazania, bo po prostu chyba wszystko wam pokazałem. Jeżeli coś pominąłem, to sorki. Zostawcie sobie łapkę w górę, idźcie ją pobrać i sprawdźcie sami. Ale tak. To tyle, dzisiaj zaczęliśmy, tak się tu już pożegnamy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnych odcinków ze sprawdzania map. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie.